Słyszałem, że są tu jeszcze starcy, których interesuje 1983 rok. Wszystkich czterech serdecznie pozdrawiam. Jacek Tomkowicz, cześć, dzień dobry, a tak na poważnie czas na dokładkę przebojów, których waszym zdaniem zabrakło w Tego się słuchało 1983. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, klikajcie poniżej, a teraz już nic nie gadam, tylko gram. I na początek numer, który brzmi tak, że jak powiem tytuł, to nie podnoście rąk. 99 Luftballons, padli. W latach 80. fryzurę na Limala chciało mieć wielu. Ja jakby już nie poszaleję. Jeśli byliście na weselu i nie słyszeliście tego kawałka, to znaczy, że nie byliście na weselu. Come on, ça va. Sukces ten przebój zdobył dopiero po pojawieniu się w filmie Karate Kid. Całe życie myślałem, że śpiewają w nim o Osamie, a to była Cruz sama. Ale jak jesteśmy przy karate, mistrz karate jest tylko jeden, Piotr Frączewski jako Franek Kimono. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee, karate mistrz. Sponsorem kolejnego zespołu W Tego się słuchało jest Kazimierz Marcinkiewicz. Jest, jest, jest! Dokładnie oni. Ponad 22 miliony sprzedanych płyt i 4 nagrody Grammy na koncie. Pat Betanar, panieńskie nazwisko Andrzejewska, nie jest przypadkowe. Dla odmiany nazwa zespołu Spandau Ballet z Polską nie ma absolutnie nic wspólnego. W ilu przeróbkach pojawiła się ta melodia? Chyba tylko Tomkowicz gdzieś to już słyszałem, raczy wiedzieć. Polski klasyk, Obudź się oddziału zamkniętego, i tak z nazwą zespołu chodzi o oddział w psychiatryku, do którego wokalista trafił, żeby nie iść do wojska. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc, skończyła się już noc. Nazwy zespołu Frankie Goes to Hollywood nie próbujcie tłumaczyć, bo wam wyjdzie Marian jedzie do Radomia. Dlaczego największą karierę ten zespół zrobił akurat w Polsce, nie mam pojęcia, ale wiem, że po nawróceniu wokalista przyjeżdżał do Polski na festiwale muzyki chrześcijańskiej. Never, never come. Never, never come. To jak już jesteśmy przy tematyce religijnej, wchodzi trzech ministrantów z głosami jak cherubinki. Czas na zagraniczną Beatę Kozidrak, Bonnie Tyler, W Tego się słuchało. '83 to piękny rok dla polskiej muzyki, no z takimi przebojami jak ten Krystyny Prońko. Teraz numer nagrany w 78, a wydany dopiero 2 lata po śmierci Marleya. A jak jest Bob Marley, to wiadomo, będzie dym. I jedziemy z synthpopowym klasykiem. Muzycy do dzisiaj muszą się tłumaczyć, że to nie jest ani o depresji, ani o narkotykach. W kategorii najbardziej pomysłowych nazw zespołów w latach 80. Banda i Wanda to moje top 10. Nie będę Julią bierną na balkonie, nie będę Julią nawet znak. Temat prosto z gdzieś to już słyszałem. Przebój ostatnio popularny w wersji Jasmine Thompson, a tu poleca się oryginał. Nobody, nobody, nobody.
pseudonim artystyczny Ryan Paris, za plecami wieża Eiffla i żeby was to nie zmyliło, naprawdę ma na imię Fabio, urodził się w Rzymie, a z Paryżem ma tyle wspólnego, że kiedyś tam był. I teraz jedna prośba, sprawdźcie, czy na pewno subskrybujecie mój kanał, bo bez tego jesteście jak wesele bez Comment ça va. Sprawdzajcie śmiało, dam wam chwilę. Niżej tam do... O! I subskrybujcie, wbijajcie też na mój Instagram, link znajdziecie w opisie. Jacek Tomkowicz, bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.